Z Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo Pańskie. Twoja wiara cię uzdrowiła. Wiara, która została wyrażona wdzięcznością. Dzisiejszy fragment Ewangelii jest o wdzięczności i o jej braku. Człowiek uzdrowiony, Samarytanin, 1 z 10, okazał się jedynym, który tak naprawdę uwierzył. 10 zostało uzdrowionych, oczyszczonych z trądu, ale pozostałych 9 tak naprawdę nie uwierzyło w Jezusa. Nie oddało mu czci, nie oddało mu pokłonu. Poszli swoją drogą. I możemy by dzisiaj tak powiedzieć, że my, Polacy, w większości jesteśmy ochrzczeni, ale może 10% tych ochrzczonych tak naprawdę z serca uwielbia Boga na niedzielnej mszy świętej. Msza święta jest nazywana dziękczynieniem, czyli po grecku eucharistia. Czy rzeczywiście, przychodząc na mszę świętą, dziękujemy Bogu za to, co otrzymaliśmy we chrzcie? Zostaliśmy uwolnieni od każdego grzechu. W każdym sakramencie pokuty i pojednania otrzymujemy rozgrzeszenie. Rzeczywiście po takim rozgrzeszeniu, przychodząc na mszę świętą, padamy na kolana, oddajemy pokłon Bogu, dziękując Mu za Jego miłosierdzie. Kiedy człowiek jest chory, kiedy jest na marginesie życia, tak jak ci trędowaci, oni byli na pograniczu. Pograniczu 2 zwaśnionych ludów, Samarytan i Galilejczyków. Samarytanie nie lubili Galilejczyków i Galilejczycy też za bardzo Samarytan nie lubili. Nawet dwaj Galilejczycy, Jakub i Jan, nazywani synami Gromu, Boanerges, chcieli rzucić na jedno miasteczko czy wioskę samarytańską gromy. Chcieli ich zniszczyć. Dlaczego tak było? Dlatego, że Samarytanie to byli poganie, którzy po swojemu czcili Boga Jahwe. Stworzyli sobie własny kult i do dzisiaj ten kult jakoś tam przetrwał. Mają jakąś tam formę składania ofiar. Natomiast prawowierny, jedyny prawdziwy kult był w Jerozolimie. Jedyna świątynia, bo jest jedyny Bóg. Ale po zburzeniu świątyni w Jerozolimie ten kult ustał. Ale trwa w Kościele katolickim. I w Kościele katolickim są kapłani. Kapłani, którzy mają od Pana Jezusa w dniu zmartwychwstania, apostołowie otrzymali moc Ducha Świętego i Pan Jezus ich posłał, kazał im iść z Bożym miłosierdziem. Tchnął na nich Ducha Świętego i powiedział: komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, którym grzechy zatrzymacie, są im zatrzymane. I te odpuszczanie grzechów jest właśnie jakby takim drogą oczyszczenia. Grzech jest często przedstawiany jako trąd. Grzech może być powodem też, że inni się zgorszą i jakby zarażają się. Niektórzy się śmieją, na przykład z biskupa Jędraszewskiego, że wszędzie widzi zarazę. Przez 2000 lat Kościół dostrzegał niebezpieczeństwo grzechu
i demoralizacji. I dlatego człowiek rozsądny nie wchodzi w chorobę. Nie mówi, że tej choroby nie ma. Nie mówi, że to jest coś normalnego. W tamtych czasach, kiedy ktoś chorował na trąd, miał pokazać się kapłanowi. Kapłan, patrząc na te miejsca trędowate, określał, że no jest niekoszerny, jest niezdatny do bycia w społeczności Izraela. I wtedy musiał mieszkać poza społecznością, poza miastem, poza wioską. Były to takie puste miejsca, były miejsca tylko i wyłącznie dla trędowatych. Trędowaci wędrowali i żebrali, to musieli być w specjalnych szatach. Szaty w nieładzie, włosy rozczochrane i z daleka krzyczeć: nieczysty, nieczysty, żeby ostrzegać innych przed niebezpieczeństwem zarażenia się. Kiedy przybyli do Pana Jezusa, to stanęli z dala. Bo oczywiście w tamtych czasach, jeżeli ktoś by trędowaty zbyt blisko się zbliżył, to mógł zostać obrzucony kamieniami. Więc zwykle tak to czynili trędowaci. Rozmawiali tak, żeby było słychać, ale nie za blisko. I prosili Pana Jezusa o miłosierdzie. Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Ta forma modlitwy może być podobna do modlitwy żebraka. Żebraka Bartymeusza spod Jerycha. Oni podobnie jak ten żebrak byli bezradni. Żyli w zasadzie już śmierci. Choroba trąd to jest choroba, która odbiera życie tutaj na ziemi. Człowiek żyje, ale tak jakby już jego ciało się rozkładało. Również jeżeli ktoś żyje w grzechu ciężkim, śmiertelnym, też można powiedzieć, że jego dusza niby żyje, bo jest nieśmiertelna, ale jakby już wchodziła w stan śmierci. Rozkłada się. Jeżeli taki człowiek nie wraca, nie nawraca się, to może zarażać też swoim życiem tych, którzy jeszcze są zdrowi. I dlatego tak ważne jest, żeby chronić szczególnie dzieci i młodzież przed takim zarażeniem, ale też w ogóle wszystkich ludzi. Dlaczego jest tak ważne? Dlatego, że społeczność, która się nie chroni, nie może się ostać. Organizm człowieka, który nie ma systemu odpornościowego, nie będzie zabijał bakterii, czy nie chronił przed wirusami, to taki organizm umiera na byle jaką chorobę, nawet najmniejszą. Na tym polega na przykład brak odporności po zarażeniu wirusem HIV i choroba nazywana AIDS, to jest po prostu umieranie na choroby oportunistyczne, na które się z reguły nie umiera. Ale jak nie ma odporności, to nawet można się zakichać na śmierć. Dlatego tak ważne jest, żeby była ta odporność. Matka Boża widzi, że pewna choroba, pewien trąd będzie z Rosji szła przez rewolucję. Rewolucję bolszewicką. I gdzieś daleko w Fatimie przychodzi z prośbą, aby ratować świat, żeby pomóc ratować tych, którzy idą do piekła. Przez modlitwę, modlitwę różańcową, ale także przez posty, przez różnego rodzaju umartwienia. Bo ta zaraza, ten trąd zaczął się rozprzestrzeniać po całym świecie. I trzeba pamiętać, że 1917 rok to taki dziwny rok. Rok, w którym nie tylko była rewolucja bolszewicka, ale też na przykład na placu Świętego Piotra, przy placu pojawiły się demonstracje lucyferiańskie, masońskie, przeciwko Chrystusowi i Kościołowi katolickiemu. Dlatego dzisiaj szczególnie trzeba modlić się też za Kościół, szczególnie w tym czasie synodu amazońskiego, gdzie pojawiają się różne dziwne propozycje, jakby reformowania, a w zasadzie deformowania Kościoła. Więc tutaj widzimy, że te wpływy jakby takiego duchowego trądu mogą mieć miejsce przez działalność szamańską, przez dokonywanie pewnych udogodnień, żeby było łatwiej, milej i przyjemniej, ale czy koniecznie po Chrystusowemu? Z reguły tak nie jest. Chrystusowy krzyż przypomina nam, że prawdziwa reforma to jest reforma przez świętość, przez dobrą spowiedź,
szczerą, przez nawrócenie, przez odwrócenie się od grzechu i przez zwrócenie się do Boga, przez upadek na kolana, tak jak to uczynił ten wdzięczny, uzdrowiony Samarytanin, i oddanie czci Bogu. Adoracja, uniżenie przed Bogiem, jest to droga odnowy Kościoła. Święty Franciszek z Asyżu odnowił Kościół, odbudował nie przez jakieś szczególne reformy na zewnątrz, ale przez duchową, wewnętrzną reformę. Tak naprawdę nie reformę, co raczej nawrócenie, uświęcenie, upokorzenie, oddawanie czci Bogu, uwielbianie Boga, stawianie Boga na pierwszym miejscu i uczynienie Go jedynym Panem, tylko Jemu służyć. I praca nad tym, żeby nie dopuszczać żadnego grzechu. 10 może symbolizować 10 Bożych przykazań. Dzisiaj patrzymy na to, co wyszło z rewolucji bolszewickiej. To tak naprawdę wyszły różne trądy i w zasadzie 10 Bożych przykazań zostało zakwestionowanych. Jakby żyli tak, jakby tych przykazań w ogóle nie było. Zostały odrzucone. Odrzucona rodzina, małżeństwo, czyli rozwody. Pierwsze, co wprowadzono, to rozwody, a potem aborcja w 1920 roku, ale też i parady gejowskie i wszelkie ataki też na własność, na prawdę, oddawanie czci Bogu, burzone kościoły, Bóg zakazany, bezczeszczenie imienia Bożego zamiast Boga, to tak naprawdę pochody na czci jakiegoś tam rewolucjonisty Lenina. Zbudowano jego świątynię, mauzoleum. I te wszystkie przykazania zostały naruszone, jakby zostały naznaczone tym duchowym trądem. I dzisiaj to jakoś się rozprzestrzenia na cały świat. I żeby to powstrzymać, potrzebujemy rzeczywiście pomocy z nieba i potrzebujemy takiego wołania jak ci trędowaci. Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Ulituj się też nad Polską, bo choć zostało to ogłoszone, że jesteś królem, to jednak nie do końca słuchamy Twoich rozkazów, Panie Jezu. Chcemy stanąć pod Twoim sztandarem, chcemy bronić Twojego dobrego imienia, ale przede wszystkim bronić ludzi przed atakami złego ducha. Naszą obroną jest różaniec, nawrócenie, siła przemiany naszych serc. Siła też w jedności, w tej solidarności. Jestem sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Prośmy, aby błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko i sługa Boży prymas Wyszyński wspierali nas w tych dzisiejszych wyborach, abyśmy poszli drogą Chrystusa, a nie drogą obojętności czy drogą trwania dalej w tych samych stanach trędowatości duchowej. Niech Bóg nas oczyszcza, abyśmy byli wolni i szczęśliwi. Na tę drogę pięknych wyborów, dobrych, mądrych wyborów życiowych przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.